takiej decyzji można było się spodziewać po tym ostatnim meczu, gdzie już kibice mieli dosyć i drużyny, i trenera Kaszmarka. Wydaje się, że to jest dobre posunięcie. No myślę, że teraz trzeba w ładny sposób pożegnać na Kaszmarka, żeby zapomnieć już o tych ekscesach, jakie były. No jak na klub z taką dużą tradycją, no to jednak powinien z trenerem stać się w dobrym stylu. To chyba jedno z najgorszych spotkań, jakie widziałem Widzewa. Naprawdę tak nieporadnej drużyny dawno nie widziałem. A miałem takie wrażenie, że będąc na meczu, że drużyna no do końca nie wiem, chyba przytłaczało ją ta myśl, że może coś się nie wyjść, nie udać. Była bardzo spięta, gdzieś ta piłka przeszkadzała zawodnikom. No nie dało się tego oglądać. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji, bez względu na to, czy kibice byli zadowoleni, czy też nie. Ja uważam, że gdzieś tam służby porządkowe troszeczkę dały ciała w tym momencie, bo jednak mogli się spodziewać, że coś takiego może nastąpić. Na to powinni być przygotowani. Powinno być to od razu zabezpieczone po ostatnim blisku sędziego, a tak nie było. I dlatego też no, nie tylko winni są kibice, ale gdzieś no, ta ochrona z tego stadionu nie stanęła na wysokości zadania. Musi mieć przede wszystkim wizję i tutaj musi przekonać zespół do siebie i do tego, co chce osiągnąć. A myślę, że niewielu jest takich trenerów teraz w zasięgu, chyba że Widzew ma gdzieś tam już przygotowany jakiś wariant z którymś trenerem, to wielu trenerów będzie się bało chyba przyjść tutaj do Widzewa i pracować, bo widzimy po tej ostatniej sytuacji, no zawsze każdy sobie zada to pytanie, czy jest to gra warta świeczki. No ja myślę, że to będzie ogromna przebudowa. Mam taką nadzieję, że jednak gdzieś no, trzeba teraz usiąść spokojnie. Jest niewiele czasu na to, ale ta drużyna nie ma przyszłości w pierwszej lidze. No to przynajmniej trzeba gdzieś 8-10 zawodników nowych ściągnąć, którzy będą w stanie zagwarantować Widzewowi dobrą grę w pierwszej lidze. Nie mówię o awansie, o dobrej grze w pierwszej lidze.